Tomasz Talarski, Rozmowa Tygodnia. Witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjął zastępca dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, Rafał Kwiatkowski. Witam Pana. Witam. A będziemy rozmawiać o zamieszaniu na rynku odpadów komunalnych. Po 2 latach miasto żegna się z firmą Remondis. Oczu, zamieszanie to jest za duże słowo. Po prostu następuje zmiana wykonawcy. Wobec tych często zarzutów o monopolizacji rynku, no widać, że one są chybione, bo co 2 lata może być inna firma, każdy ma szansę. Tutaj mam takie pytanie, panie dyrektorze. To rozpisanie przetargu było związane z umową, czy też zadecydowały o tym inne względy, na przykład takie, że firma Remondis nie wywiązywała się do końca ze swoich obowiązków? Nie, firma wywiązywała się w końcu, początek był trudny, dobrze ze swoich obowiązków, po prostu umowa była zawarta na 2 lata i ten okres upływa. I tak będziemy w takim cyklu, planujemy następne edycje tego systemu przeprowadzać. Po głębokiej analizie wyszło, że to jest najlepszy okres. Nie za długo, nie za krótko, w sam raz. W sam raz. Czyli co, pierwszy rok przetarcie, drugi rok właściwa praca? Tak, tak. Zdecydowanie tak. No, początek był trudny. To strukturalnie miało swoje przeszkody do pokonania. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to jest jednak nowatorski program. Wzory są żadne, to na nas się teraz wzorują. I no, te pierwsze śliwki robaczywki, żeby już tak trochę ludystycznie to ująć. Dobrze, do przetargu stanęły 3 firmy, to Remondis ponownie, firma Sita i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczenia z Warszawy. Jak zwykle, niestety, głównym wyznacznikiem wyboru była cena. Najniższą dało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczenia i ono ten przetarg wygrało. Znaczy, ja bym się nie zgodził, że niestety cena. To jest dobre kryterium, jedyne w zasadzie do zastosowania. Kwestia jest skonstruowania tak umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i później pilnowania wykonania umowy, że każdego da się przypilnować. I tak jak tu już troszkę napomknęliśmy, początek firmy Remondis nie był najlepszy, ale mechanizmy, które zawarliśmy, system kar, spowodował, że musieli się dostosować. I tak samo będzie w każdym innym przypadku. I myślę, że to doświadczenie też jest znane firmie MPO, że nie ma żartów, wykonanie umowy musi być dokładne, dotyczące każdego punktu, każdego mieszkańca tego miasta. Musi być wykonane jak należy. A teraz, panie dyrektorze, trochę o cenach. Remondis 11 milionów 600 tysięcy złotych, firma Sita prawie 15 milionów złotych, natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczenia 8 milionów 200 tysięcy złotych, i ja powiem szczerze, że ta suma budzi moje poważne wątpliwości jako przeciętnego zjadacza chleba, bo od razu nasuwa mi się takie pytanie, skoro firma Remondis robiła coś za 11 milionów złotych, było to na dobrym poziomie, jak pan powiedział, oczywiście w tej drugiej części, to ja sobie nie potrafię wyobrazić tego, że po podwyżkach i po różnych zmianach organizacyjnych i prawnych firma Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania tę samą pracę wykona o 3,5 miliona taniej. Tutaj nastąpiła sytuacja, ujawniła się pewna specyfika dotycząca MPO, które opiera obsługę naszego zamówienia o kompostownię w Radiowie. Wszystkie śmieci będą przez to przechodzić, dzięki czemu powstanie czy to balast, czy kompost, który będzie służył rekultywacji zamkniętego wysypiska w Łubnej, i pominie się poważną w kalkulacji część dotyczącą tak zwanej opłaty marszałkowskiej, czyli opłaty za składowanie na wysypisku. To no mocno obciąża każdą z kalkulacji. No właśnie, panie dyrektorze, bo jak mówi dyrektor Grzegorz Czechoński z Remondisu, to jest jawne omijanie unijnych przepisów.
To jest kwestia, którą rozstrzygają inne organy, nie my. My jesteśmy operatorem systemu i tu nas interesuje pewna cywilistyczna, a nie wprost ochrona środowiska. Bo ja pytam, panie dyrektorze, bo wiele ludzi dzięki temu systemowi, który został wprowadzony w Legionowie, zaczęło segregować odpady. I teraz pojawia się pytanie, skoro te odpady będą mielone na kompost, to czy jest sens rozdzielać te śmieci na worki żółty, niebieski i zielony? Co do części dotyczącej segregowanych, jak plastik, prawda, metale, no to to umowę mają podpisaną, czy wkrótce podpisywaną, bo przetarg jest rozstrzygnięty z odbiorcą zewnętrznym, chodzi o MZO Pruszków. Dokładnie, być może jeszcze firma Byś, która też tam część ma zagospodarować tych odpadów. Tu mają zewnętrznego odbiorcę, zwłaszcza, że ten towar aktualnie dobrze płaci, jak to się mówi, i jest dość atrakcyjny. Także tu nie krótko, panie doktorze, o jakość usług oferowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczenia możemy być spokojni. Ja myślę, że tak. Oczywiście MPO się kojarzy z dawnymi czasami i tymi niedobrymi. Ale myślę, że się ta firma ma też, jak każda inna, szansę unowocześniać i wierzymy w to, że i w tym wypadku. Myślę, że tak jak zastosowaliśmy pewne mechanizmy, które spowodowały też poprawienie jakości wykonywania w stosunku do firmy Remondis, tak samo te mechanizmy zagrają w tym przypadku i obaw specjalnych nie mamy. Przedsiębiorstwo dobrze wie po tamtych doświadczeniach, że nie ma z nami żartów, wykonywać usługę należy starannie. To teraz zła informacja, mimo że będziemy płacić za śmieci 3,5 miliona złotych mniej, cena dla indywidualnego odbiorcy pozostanie na tym samym poziomie. Nie, no to jest dobra wiadomość. Nie, to jest że liczyłem, że jak płacimy 3,5 miliona mniej, to zapłacenie 8,50 od głowy tak zwanej, tylko powiedzmy 7. Znaczy to jest, tu decyduje przede wszystkim Rada Miasta, to trzeba podkreślić, natomiast do tej pory gmina dopłacała do tego programu, po prostu tego już nie będzie robić. Dobrze, zamiana firm ma nastąpić... Samofinansujące jest. Zamiana firm ma nastąpić 1 lipca. Firma MPO zdąży z dostarczeniem pojemników, bo z tego, co udało nam się dowiedzieć, firma tyloma pojemnikami, a potrzeba ich około 4000, chyba 600. Nawet w sumie to ponad 5000. No tymi pojemnikami jeszcze nie dysponuje. No deklarują, że 15 czerwca wszystkie będą mieli. No trudno, nie mam danych, żeby tu podważać te deklaracje. Bo ja się znowu boję, że przez 2 tygodnie będę musiał w torbach plastikowych trzymać. To znaczy, myśmy na spotkaniu roboczym wczoraj, na które poprosiłem też i Remondis, żeby to przejście było jak najmniej zauważalne dla mieszkańców, zaproponowali formułę, która polega na tym, że śmieciarka w ostatnim dniu cyklu wywozu podjeżdża, zabiera śmieci i pojemnik już na odrębny skrzyniowy pojazd i z tego pojemnika jest już nowy MPO wydawany. Obniża to koszty obu firmom. Czyli propozycja naszym zdaniem absolutnie dobra dla obu firm, idealna dla mieszkańców, którzy nawet sekundy nie będą pozbawieni pojemników i tego nie zauważą poza zmianą koloru, jakiś nalepek nowego wykonawcy. I miejmy nadzieję, że ta formuła ostatecznie zostanie zaakceptowana. To Remondis zaakceptował, bo był na szczeblu decyzyjnym. Tam jest troszkę dłuższa ścieżka, ale... No to jest tak rozsądne, że ja nie przypuszczam, żeby nie było przyjęte. No także tu jestem spokojny o to, że jeśli ta formuła będzie, to nikt tego nie zauważy. Czyli my też możemy spać spokojnie. No to my tak samo śpimy. Czekać na nowe kolory worków, nowe kolory pojemników, tak, to będą zielone. Z nowym logo. Będą zielone, nie szare w tym wypadku.
My tym bardziej, bo my byśmy nie spali za 50 tysięcy mieszkańców, to tym bardziej nas to dotyczy. Dziękuję panu bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim i państwa gościem był Rafał Kwiatkowski, zastępca dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie. Dziękuję, dziękuję bardzo. To była Rozmowa Tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.